Proszę Państwa, ostatni mecz kategorii kadeta U16, roczy 96 młodsi Litwini, Maciolioni z kontra WKK Wrocław. Sytuacja jest taka, jak wygrają Litwini, zrobi się mała tabelka. Litwini muszą ten mecz wygrać 5 punktami, są mistrzami, WKK ma drugie miejsce. W tej chwili Litwini prowadzą 8 punktami, ale jeszcze do zakończenia spotkania 15 minut 17 sekund 3 gry. Wrocławianie doskonale o tym wiedzą, trener także. Nie mogą po prostu przegrać 5 i więcej. Mogą przegrać 4, bo mają plus 10 z Wrocławkiem, tak by mieli plus 6, a Litwini mają minus 1. To takie podliczenia. Serbakowski. Jeszcze raz Serbakowski. Zakrzewski. Ja już to widziałem w koszu. Na boisko, nie grajcie tutaj. Jeszcze jakbyście grali, jak oni są na tarczu, ale nie jak tu jest akcja. Ej, leci piłka na boisko. Basket. No i zrobiło 8, dali 8. I w tym momencie, aby się mecz zakończył, to Litwini są mistrzami tego turnieju. Znowu trójeczka. Czarodzieje trójek. Ale WKK. My tu gadu mecz albo... Gdzie wy jesteście? Na meczu albo na randce? No i proszę Państwa, zrobiło się już tylko 9, ale nie mogą przegrać 9, nie mogą przegrać 7, mogą przegrać 4, ale mogą wygrać i wygrają. Dlaczego my tak, panowie, nie potrafimy rzucać trójek Litwini? Zadaj sobie sam. Ja umiem rzucać trójki, ja tych pytań nie muszę sobie, no, nie muszę. To na razie tyle, wrócimy w ostatniej kwarcie meczu do dalszego filmowania, specjalnie dla serwisu Koszykówki Młodzieżowej z Wrocławka. Z miasta, gdzie skończył karierę najlepszy rzucający za 3 Andrzej Pluta, a filmuje najlepiej rzucający za 3 amator z Ligi.